Tytuł kursu: Zaprawy i mieszanki betonowe. Moduł: Wyroby z zapraw i mieszanek. Temat: Wyroby silikatowe. Silikatami nazywamy wyroby wapienno-piaskowe, które należą do bogatej grupy materiałów budowlanych wykonywanych z zapraw wapiennych. Wśród wyrobów silikatowych znajdują się elementy mające regularny kształt prostopadłościanu, a więc cegły i bloczki, pełne i drążone oraz płyty i płytki. Elementy silikatowe odznaczają się wysokimi walorami użytkowymi w niemalże każdej kategorii klasyfikacji, a w porównaniu z innymi materiałami można je uznać za jedne z najlepszych. Ich przydatność sprawdza się w różnych rodzajach budownictwa przy wznoszeniu rozmaitych konstrukcji ścian. Można je stosować do wszystkich typów ścian murowych. Przy użyciu wyrobów silikatowych można wznosić ściany zewnętrzne, licowe, elewacyjne oraz wewnętrzne, w tym także, pod pewnymi warunkami, ściany fundamentowe i ściany piwnic. Silikaty znajdują zastosowanie przy wykonywaniu ścian w budynkach o ustrojach ścianowych i wypełnień w ustrojach szkieletowych. Nadają się do zabudowy jedno- i wielorodzinnej, niskiej i wielokondygnacyjnej. Do budowy można wykorzystywać elementy barwione, a także płytki, kształtki i cegły łupane. Silikatowe elementy murowe występują jako pełne i drążone. Najczęściej stosowane są ich wersje drążone, które mają mniejszą masę w stosunku do elementów bez drążeń. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.